Surrender of Maine. Tak, w roku 2021 ludzie wciąż mi nie wierzą, że tą wojnę idzie bardzo łatwo wygrać. Bo przegrywają z botem bitwę za bitwą, ich armie są anihilowane, przez co negatywny warscore nie pozwala wezwać sojuszników do tej wojny. No i ostatecznie Anglia się poddaje i przegrywa wojnę, tracąc swoje prowincje na rzecz Francji. Ech, smutni ludzie, bo wojnę o unię personalną nad Francją naprawdę łatwo wygrać. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zajrzyjcie też na NEB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Więc Awe, witam imperialistów, tutaj Lukas. O dziwo gram Anglią na bardzo szczęśliwym ustawieniu. Nie wiem, czy Francja mogła mieć jeszcze lepszych rywali. Austrię, Kastylię oraz Królestwo Aragonu. W sumie to podejście zrobię dla beki, bo ono już jest wygrane, ale potem jeszcze spróbuję wysolować Francję bez żadnych sojuszy. Na rywala leci oczywiście Francja. Bierzemy sojusze z wcześniej wspomnianymi krajami. Fokusujemy się jak zwykle w punkty militarne, no i jak zwykle widzę, mam pecha w doradcach. Musimy skasować wszystkie forty w części kontynentalnej, bez tego Francja nabije bardzo dużo warscora za te prowincje. Nie zapomnijcie o Calais, a nam naprawdę nie zależy na tym, żeby Francja dostawała warscora za darmo. Anglią w estate'ach dużo nie zrobimy, tym bardziej, że nie mamy nobility, ale zawsze możemy dostać dużo pieniążków. Bierzemy doktrynę morską, Wooden Wall, niepokonana angielska flota. Podczas debaty z parlamentem, no to tutaj może nam się przydać tylko i wyłącznie lepszy generał, a nuż nam się uda. No i oczywiście kontynuujemy naszą wspaniałą tradycję przekupstwa i tak dalej. Liczyłem na kogoś lepszego. No trudno. Jeszcze dwie prowincje musimy dopiąć do parlamentu. Tutaj w zasadzie dowolne. Albo tam, gdzie chcecie robić manpower, albo tam, gdzie chcecie dawać pieniądze. Ja zazwyczaj daję w Center of Trade. I jakbyśmy chcieli teraz porównać te nasze szanse, prezentują się one następująco. Władca Francji jest znacznie lepszy od naszego, przez co będziemy zacofani w technologiach wszelakich, zwłaszcza w militarnej. Generałowie francuscy po prostu miażdżą naszych, są znacznie lepsi. Niby mamy podobne ilości wojska, ale Francja ma przecież wasali, więc dodatkowe 18 tysięcy wojska w polu. Na szczęście mamy dużą przewagę nad Francją w ekonomii i to te właśnie 7 dodatkowych dukatów może nam tu zrobić całą robotę w wojnie z Francją. Dodatkowo my sobie skorzystamy z najnowszych i dość potężnych mechanik, które pojawiły się w dodatku Leviathan i polegają one właśnie na budowaniu favorów u naszych sojuszników, przez co powinni w ciągu 3 lat dołączyć do naszej wojny ofensywnej. Trzej dyplomaci wysłani i generują nam właśnie teraz punkty przysług. Armię zostawiamy na wyspach z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy zbliżającą się wojnę domową War of the Roses. Będziemy potrzebowali wojska do tłumienia buntów. Drugi powód to to, że Szkocja i Francja mają sojusz, więc będziemy musieli jak najszybciej zająć Szkocję. I w sumie jest to nam bardzo na rękę. Flotę powiększamy sobie albo o ciężkie okręty, albo o handlówkę. W zasadzie o nic więcej. Surrender of Maine ma średni czas odpalenia się 12 miesięcy, czyli może być i po miesiącu, jak i po kilku latach, ale uwaga, na pewno przed 1450, bo później po prostu nie może. No i stało się, Surrender of Maine wydarzyło się w styczniu 46 u mnie i w zasadzie nie oddajemy tych naszych prowincji, będziemy toczyli wojnę z Francją, Prowansją oraz Szkocją. Nic w tym zadziwiającego, w zasadzie za każdym razem tak to wygląda, czasem nie ma Szkocji. Klikamy misję The Hundred Years War, bo tylko w zasadzie teraz możemy to zrobić. Niszczymy doszczętnie szkocką armię i następnie szybko ją całą okupujemy dzięki naszej flocie, która pozwala szybko zdobywać forty. Kiedy nabijemy 10 punktów przysług politycznych, wzywamy kraje do wojny. Można naraz, można po kolei, zwłaszcza jeżeli wszystkie kraje są blisko dziesiątki. Cyk Kastylia. Jak już wydarzy nam się wojna domowa, no to weźmy silniejszego z władców, w tym wypadku bierzemy Yorków. O lol, Portugalię mogę wezwać. No i czas na Austrię. Jak możecie się domyśleć, to już tylko kwestia czasu, żeby zaorać Francję w tym momencie. Ładnie to wygląda. Francja totalnie głupieje, nie wie gdzie ma lecieć, nie wie z kim ma się bić. Atakowała Hiszpanię, już się wycofała, leci teraz na Austrię. Moi buntownicy odbijają prowincje okupowane przez Francję wcześniej.
a my zaraz jak tylko ich ściśniemy, desantujemy się na Francję. Polecam też sprawdzić, kto tutaj walczy przeciwko nam. Banusz będzie tutaj władca 666 czy coś, w tym wypadku nasz obecny jest lepszy. No i po buntownikach. D-Day! Desantujemy się z powrotem do Francji! W sumie jest to też już dobry moment, żeby zatrudnić na przykład tego staka tutaj 16 tysięcy najemników, albo tego staka! W sumie, chyba że mam jakiś dobry generał, bo nawet nie sprawdzałem. O kurde, 4 w Siege'u, dobra, już wiem kogo biorę. Koniec wojny, rusz! Mamy dość stabilnego i silnego władcę. Ja naprawdę mam teraz easy mode. Papież jeszcze zaatakował Prowansję. A, i czy wspominałem o tym, żeby Szkocję whitepeace'ować dopiero po wezwaniu waszych sojuszników do wojny? Coraz więcej prowincji pod okupacją, a Francja jest w Austrii. I pozbyliśmy się Prowansji. No i Paryż został przez nas zdobyty. Dość szybko, dość sprawnie. I chyba nawet pożyczek nie mam. No dobra, mam jedną pożyczkę, wziął tą. Ja naprawdę w tej wojnie nawet nic nie zrobiłem. Bierzemy pieniądze, Unię, wygrywamy tą wojnę, ten konflikt, mamy to wszystko. Teraz wystarczy poprawić relacje i gramy dalej z Francją pod butem. Ale wiemy, przypadki niedowiarków są naprawdę ciężkie, więc tym razem rozpocznijmy tą kampanię na nowo, totalnie solo, sojusze tylko i wyłącznie defensywne. Więc wyjdźmy do menu, rozpocznijmy totalnie nową rozgrywkę, nazwijmy ją Main 2. No i tym razem tylko Austria by nam pomogła, bo Burgundia raczej nie ma szans na sojusz z nami. Większość ruchów początkowych będzie taka sama, jak się coś będzie różniło, to wam pokażę. Mamy pana z moralami, super! Zawieram sojusze defensywne z Austrią i Kastylią, ale tylko i wyłącznie defensywne, bo rzeczywiście Burgundia może wam wypowiedzieć wojnę w momencie, kiedy przegrywacie z Francją. Tym razem Surrender of Maine jest bardzo późno i dodatkowo zbiegło mi się z wojną róż, więc bardzo nieciekawie, ale jak zwykle nie oddajemy prowincji i przystępujemy do tej wojny totalnie solo, nie będę wzywał Portugalii. W sumie, jeżeli chcecie mieć więcej morali, zawsze możecie wziąć obrońcę wiary. Wojna róż znowu ponownie zakończona, a my się bierzmy za Szkocję. O nie, Francja mi się desantuje, któż by się spodziewał? Więcej desantów w Francji. Jak i Prowansji, a ja wygrywam bitwy za bitwą, już wszystko tu wyczyszczone. Nikt się nie spodziewał tego desantu, jak i śmierci tego wojska. Żeby Francja się do was desantowała gdzieś tutaj, to musicie swoje armie cofać pod granicę szkocką. I wtedy widzicie, frajer już się zbejtował. Frajer! I w sumie najgorsze w tym wszystkim teraz jest to, że trzeba realnie czekać, aż będziemy mogli za 5 albo 6 lat wyłajpisować Prowansję, bo Szkocji nam się nie opłaca. W sumie Szkocję to nawet dobrze jest złupić jeszcze raz w tej wojnie, bo przed chwilą przecież robiliście, łupiliście wszystkie prowincje okupując je, ale w tym momencie możemy złupić je jeszcze raz i dzięki temu nabić trochę pieniędzy do naszej kabzy. Jako że Francja coś już się nie chce desantować, no to weźmy, ustawmy naszą flotę, żeby polowała na flotę francuską. Czemu oni mają mnie blokować? Niech lepiej automat mi szczyści ich flotę. No i można pozbyć się Szkocji z tej wojny, pieniądze, war repsy, już bunty wybuchły, więc... Szkoda mieć tutaj problem tylko z nimi. Bierzemy oczywiście jedną fortecę, nic więcej. Po zatopieniu lub zezłomowaniu, jak to tam woli, floty francuskiej, no, blokujemy ich wybrzeże. Punkty, które miałem, wydałem troszeczkę w dewa, żeby tutaj podnieść nasz force limit do 40 tysięcy. Drugi raz już mogłem ziemię teraz sprzedać, fajnie. Po 6 latach wyjmujemy Prowansję z tej wojny na whitepeace'ie. Co powoduje, że Francja w tym momencie ma tylko przewagę 12 tysiąca wojska w polu. Nie jest to już tak dużo. Bierzemy 5. technologię militarną, Francja wciąż jest na 4. No i desantujemy się do Cox, albo Cannes, albo gdziekolwiek, byleby tutaj się dostać do tej fortecy obok Paryża. Będziemy chcieli te dwie prowincje zdobyć na starcie. Po zdobyciu tej fortecy dokonujemy score edge na niej, żeby tutaj przeciwnik szedł wolniej. O i niestety Francja, widzę, że dostała również 5. poziom militarny, trudno. Z tej prowincji jeszcze od razu nie schodzimy, bo chcemy, żeby tutaj troszeczkę fort się nam odnowił. Ale widzicie, wojska francuskie już są dookoła, już będą chciały się zaraz rzucić na tą prowincję. I ruszyła maszyna, kto pierwszy, ten lepszy. I w zasadzie my chcemy, żeby tutaj się zebrało tego francuskiego wojska jak najwięcej naraz, bo na ten moment szerokość pola walki wynosi tylko i wyłącznie 20, więc czy tu będzie 20 czy 40, to jest żadna różnica. Niech jeszcze to dołączy, ta pierwsza bitwa jest niesamowicie ważna, musicie ją wygrać za wszelką cenę, dlatego wysyłacie 20 tysięcy wojska, żeby się wbiło w pierwszej linii i następnie dosyłacie po 3-4 tysiące, żeby podnosić morale w odstępach około 3-dniowych aż do wygrania bitwy.
Kolejny krok, no to oczywiście zajęcie Paryża, ale nie rozdzielajcie waszych armii. Musicie tutaj cały czas uważać na Francję. Kiedy francuskie wojska podają pod Paryż, możecie chcieć je wpuścić na fortecę, którą wcześniej zdobyliście. No oczywiście Botowi troszeczkę zajmie czasu jej zdobycie. No ale tutaj mam fuksa, Paryż padł dość szybko i dzięki temu możemy przystąpić do dalszej części planu, no bo wciąż mi brakuje warscora, żeby wygrać tą wojnę. Myślę, że jeszcze jedna prowincja do zdobycia z fortem albo kilka bitew. Kolejna bitwa wygrała w dokładnie taki sam sposób jak poprzednio, a jeszcze nawet dodatkowo skorzystamy na tym, bo przez to, że tu spowolniliśmy wojska, no to cała reszta nie zdążyła dojść i teraz dostali stack wipe'a na twarz. To co, lecimy dalej oblegać w sumie? Easy! No to hop siup i Unia wpadła, plus trochę pieniążków. A mógłbym nawet i to przeciągać, żeby dostać więcej, no ale po co? Unia solo zdobyta. Niedowiarki. No to może kolejne podejście z kołem grozy. Zapraszam was na godzinę 18:15 na streama na YouTubie właśnie z kołem grozy. Będziecie mogli zakręcić i dawać mi dodatkowe kary, z którymi będę musiał sobie poradzić w ramach podejścia pod Surrender of Maine.